obecność w rodzinie, w otoczeniu kogoś z upośledzeniem była rzeczą wstydliwą. Ci ludzie z definicji byli zamknięci w domowym getcie, nie pokazywali się na zewnątrz. Muszę powiedzieć, że kiedy w 1983 roku zdarzyło mi się pojechać na stypendium British Council do Anglii, to ja wtedy sam byłem zaszokowany tym, że jak weekend wybrałem się kiedyś na przejażdżkę Tamizą z Londynu, tam na tej Tamizie było bardzo dużo różnych łodzi, większych, mniejszych i z definicji na każdej z nich była osoba niepełnosprawna, czy to na wózku, czy z objawami, powiedzmy, upośledzeń typu zespół Downa, czy coś w tym rodzaju. I dla mnie to było o tyle szokujące, że no, widać było, że tych osób jest w społeczeństwie sporo. A myśmy wtedy w Polsce w tamtych latach w ogóle mieli, być może to też było systemowe założenie, że naród ma być zdrowy, prężny i nie tak. I my powoli przechodzimy przez tą ścieżkę, która moim zdaniem wymaga czasu. Wszyscy się musimy nauczyć takiego sposobu. Sądzę, że to jest też dobra okazja do swoistej autorefleksji. A właśnie. Bo to, że ja jestem uzdolniony, jestem piękny, jestem, nie wiem, widziany, noszony na ramionach przez fanów, wymaga jednak też takiego zastanowienia się, że może niekoniecznie tak musiało być, że w różnych warunkach mogło się zdarzyć coś, co by te moje talenty przygasiło, możliwość ich ekspresji ograniczyło. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. I myślę, że znowu ten projekt, który pani mi przedstawiła, który mi się bardzo podoba, to jest taka dobra okazja właśnie do refleksji tych uzdolnionych. Jestem uzdolniony, a chcę i potrafię to komuś przekazywać, czy komuś pomóc, ale równocześnie myślę też o tym, że to niekoniecznie jest tak, że musiało tak być. Po prostu tak się zdarzyło. Chodzi o pracę uczniów, naszych gości, z którymi wspólnie realizowaliśmy projekt Jeden Świat. Jestem oczywiście pełna szacunku dla ich autentycznej, szczerej twórczości. Na pierwszych zajęciach w pracowni rzeźbiarskiej, jak Państwo widzą, u góry robili swoje własne prace. Były również cudowne rysunki. Chciałam te rysunki nawet w ramach aukcji kupić, ponieważ tak strasznie mi się podobały. Autentyczne wypowiedzi, bez jakiegokolwiek wpływu. Rzeczywiście szczere, prosto od serca zrealizowane. Tutaj spędziliśmy kilka miłych miesięcy. Uczniowie poznali szereg różnych technik rzeźbiarskich. Starali się sobie nawzajem pomagać. Pracowali tutaj uczniowie drugiej klasy Liceum Plastycznego oraz piątej klasy OSSP, czyli Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Cudownie nawiązali przyjaźnie. Jak za chwilę Państwo się dowiecie, niektórzy do dziś utrzymują kontakty, rozmawiają na Skype'ie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, gdy po raz wtóry odwiedzili naszą szkołę, z zainteresowaniem przyglądali się gazetce, gdzie widać ich wspaniałe realizacje. Nasze wspólne prace tutaj, jak Państwo wiecie, skończyły się wystawą Galerii Secesja.
nawiązały się przyjaźnie, cudowne wspomnienia i myślę, że ta autentyczna praca jest warta propagowania, promowania, ponieważ niektórzy sobie myślą, ach, ci uczniowie są w jakiś sposób, może nie potrafią tak cudownie robić jak inni, ale to jest nieprawda, bo niektórzy z nich potrafili zrobić takie prace i w tak krótkim czasie, że byliśmy zaskoczeni, na przykład ozdoby z drutu. Ponieważ zaczęli najpierw od gliny, pokazali to, co potrafią. Robili portrety, płaskorzeźby, coś bardzo, bardzo trudnego, a jednak można było odczytać nawet, kogo robili. Następnie pomagali naszym uczniom w realizacji głów. I tak pracowali z Sebastianem i pracowali z Michałem, pracowali z Karolinką. I Paulina nie ma, nie? I z Karolinką, być może. I powstały, efekt końcowy został oblany, utrwalony w gipsie. I można było te prace podziwiać i na wystawie, i w centrum forum. Dlatego, że koledzy są niezwykle sympatyczni i praca z nimi jest naładowana szczęściem, radością i uśmiechem. Cały czas się uśmiechałem, cały czas żartujemy, przy pracy jest bardzo miło. Ja nie wiem, co my tu możemy powiedzieć, bo my tutaj teraz jesteśmy w trakcie bardzo pracy. Tak, i tutaj za nas przemawia nasza sztuka i nasz artyzm. Co zresztą, czekaj Marta, pochwalmy się, co robimy. Co zresztą można tutaj podziwiać. To jest jeszcze etap przejściowy, ale my już jesteśmy dumni. I my zapraszamy do oglądania potem. Myślę, że to było bardzo fajnie. Mam super przyjaciół, super kolego. Tak dzisiaj odniesiało, że jest tak zobaczona. Super mi się pasuje. Siemona! Kim jest pani Andersa? Dziękuję bardzo. Thank you.
Wydaje mi się, że jest to dosyć szczególny projekt, ponieważ ja obserwując zachowania uczniów moich i uczniów, którzy tutaj u nas goszczą, mam takie poczucie, że poczucie może dumy, bo to jest takie bardzo właściwe słowo, że moi uczniowie odnajdują się w tej roli troszeczkę innej niż na co dzień dla nich, mianowicie w roli nauczyciela, takiego mistrza dla tych naszych tutaj przyjaciół i obserwowanie ich w pracy, gdzie mogą pokazywać swoim kolegom nie tylko rzeźbę, ponieważ chciałabym powiedzieć również, że ten projekt zawierał w sobie również elementy malarstwa i grafiki. Wyszły wspaniałe prace, którymi możemy się pochwalić na wystawach i na aukcjach, które były zorganizowane. Myślę również, że ten projekt pokazał naszym uczniom, jak inny jest świat, ale jednak patrzymy na ten świat tymi samymi oczami, czego dowodem są właśnie te piękne prace, które powstały razem i patrząc na nie, nie mamy wrażenia, że robiły to dwie różne osoby. To tak jakby patrząc, widzimy jedność. I myślę, że to jest bardzo miłe i dosyć ciekawe doświadczenie dla nas, jako dla szkoły i dla naszych uczniów. Kontaktu bezpośredniego z osobami z pośledzeniem były związane z moją aktywnością samorządową. W latach 2002-2006 pełniłem funkcję zastępcy prezydenta Gliwic odpowiedzialnego za edukację. No i stamtąd brała się moja możliwość. Ja odwiedziłem wtedy wszystkie placówki oświatowe w Gliwicach, także placówki tak zwane specjalne. I muszę przyznać, że to była dla mnie chyba pierwsza możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi z upośledzeniem.
Więc pewnie przeszedłem przez mentalny proces taki sam, jaki przechodzą ci mieszkańcy miasta, którzy się w forum stykają z młodzieżą, która rozdaje te kawałki do degustacji. To jest, wydaje mi się, oczywiste. Natomiast indywidualnego kontaktu z konkretną osobą nie miałem dotychczas takiego, natomiast zawsze byłem pod pozytywnym wrażeniem tego, że ci młodzi ludzie, dzieci, młodzież z upośledzeniami chcą wielu rzeczy. Widziałem to zresztą nie tylko w Gliwicach, widziałem na przykład przy okazji, pamiętam, dożynek w Pyskowicach. Nasi obywatele rozumieją, że w ich otoczeniu są młodsi, starsi ludzie, którzy mają ograniczenia różne, ruchowe, psychiczne, jakieś jeszcze, natomiast no to nie oznacza wcale, że przestają być ludźmi. Czyli oznacza to, mówiąc wprost, że zasługują na to, żeby swoje miejsce w społeczeństwie znaleźć. Moim zdaniem wszelkie działania związane z kulturą są znakomitym sposobem ożywiania takiej przydatności społecznej, poczucia tej przydatności. Ja muszę powiedzieć, że na przykład od bardzo wielu lat jestem w kontakcie, no, trochę komercyjnym, ze Stowarzyszeniem Ludzi Malujących Ustami, którzy zresztą przygotowują piękne kartki świąteczne, piękne kalendarze. Tak samo zresztą jestem zawsze pod wrażeniem, mając możliwość słuchania chociażby chóru z lasek, czyli śpiewających niewidomych. Bo wydaje mi się, że właśnie ta działalność tego typu, czy plastyczna, czy twórczość, nie wiem, wokalna, to jest coś, co im pozwala uwierzyć w to, że oni też coś mogą, coś potrafią, do czego są potrzebni. Osobą uzdolnioną artystycznie, ale mogę podejrzewać, że uzdolnienie artystyczne to jest także jakaś wrażliwość na otoczenie. I wydaje mi się, że kontakt z osobą niepełnosprawną, z osobą upośledzoną, właśnie kogoś, kto ma te zdolności artystyczne, powinien być twórczy. Czyli powinien temu komuś dawać pewną inną perspektywę widzenia także odbiorców swojego dzieła, ale z drugiej strony daje możliwość, no bo bycie człowiekiem sztuki dla mnie to także jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie innym, a nie tylko epatowanie otoczenia, że proszę bardzo, jestem wielki, umiem pięknie śpiewać, pięknie malować, pięknie rzeźbić. I sądzę, że to jest też wyzwanie, które jeżeli podejmie taki młody człowiek czy starszy człowiek uzdolniony, to to tylko dobrze o nim świadczy, że potrafi rozmawiać, ale potrafi też podjąć próbę przekazania tego, co sam potrafi, czym jest uzdolniony, tym talentem, żeby się posłużyć tutaj analogią ewangeliczną, której liczby talentów ileś tam od Stwórcy dostał. Jest to, wydaje mi się, zrobienie dobrego użytku z tego talentu. Właśnie to, co Państwo mówią. I w moim przekonaniu to, o czym można marzyć, to jest no, po prostu budowanie silnego poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro wśród naszych obywateli. Jeżeli się utwierdza myślenie takie, że mamy, nie wiem, rząd, parlament, które wszystko zrobią, a my nie musimy nic, i do tego jeszcze hoduje się pewne fobie, czy pewne sposoby myślenia, które no, nie powinny mieć miejsca, to w tym momencie szanse są żadne. Moim zdaniem to, co Pani tutaj wymieniła, formy pewne aktywności, no to jest rodzaj dobrych praktyk. Natomiast twierdzę z przekonaniem, że tutaj jest to rola dla nas wszystkich. To nie, jeżeli się, oczywiście znajdują się ludzie, którzy są szczególnie uwrażliwieni, którzy podejmują jakieś działania, ale z reguły są to działania wyrywkowe, które trafiają do ograniczonej grupy odbiorców. Pod wrażeniem tego, co już i Pani, i Państwo robicie, i chciałbym gorąco zachęcić do nie składania broni i kontynuowania, bo tak jak mówię, to niestety jest w moim odczuciu proces, to wymaga długotrwałych przemian, ale ponieważ myślę, że widzimy wspólnie dobry cel, no warto. Jeżeli do czegoś się będę mógł w przyszłości przydać, to jestem do dyspozycji. Oczywiście z wszystkimi ograniczeniami, które są związane z tym, co robię.